Siemanko wszystkim na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę unboxing petard. Dzisiaj jest 2 listopada. Wczoraj był pierwszy, byłem na odpuście w Brzezinach. I zakupiłem sobie petardy za 135 zł i 55 groszy chyba tam. 49, nie wiem. Nie będę Wam tak groszowo wyliczał. To tutaj Wam zaraz to jako pierwsze unboxinguję. Bikorsaż, tak się to prezentuje. O, taka petardka, takie fajne petardki, naprawdę niedrogie, chyba 6 czy 7 zł, a naprawdę bardzo dużo. Albo tutaj na przykład motylki za 10 czy tam 7 zł, a kurde ile by na przykład drożej wyszło na sztuki niż całą paką, nie? I jeszcze paczkę kulek dymnych, tu mi się chyba 2 albo 3 wysypały kulki, ale co tam, o tutaj takie. Explosive One, to jest, wygląda tak jak draska, tylko że ma bardzo długi ląd. I tutaj mam jeszcze 5-opagę w Petruje. No, tutaj Smoke Fountain Orange. 2 Jumbo Jety. No to widać, nie? Kule, paczka cała, tak wygląda paczek kulek dymnych, cała paka. FP truje po prostu w innym papierku. 2 petardy UFO. Rzeczywiście nawet brzęczą jak UFO. Nie dziwne, dlaczego. Kulki trzaskające. Krakery jakieś tam chyba było. 7 petard tam, nie, to nie jest Thunder Color. 7 Thunder Colorów. No. Tutaj mam. Wiem, na razie wyciągnąłem 4, ale mam 7. Powinniście mi uwierzyć, ale okej. Okay. I tu mam Smoking Fountain Yellow. O, co to? A, wyrzutnia rurowa. Na oko tam jest 30 strzałów. Petardy Achtung. Tak się prezentuje ta fajna taka petardka. Dosyć chyba gruba, więc będzie pewnie bardzo głośny wybuch. Bo osobiście nie strzelałem jeszcze takich Achtungów, tylko strzelałem duże Achtungi. Ale coś tam słyszałem, że one są bardzo też bardzo dobre. TNT Dynamit, 4 sztuki. Pięć takich rakietek Cosmic Rocket. Nigdy się nie spotkałem jeszcze z takimi draskami, że są aż takie duże. Tylko zawsze widziałem takie, że są malutkie takie, a nie kurczę, takie krowiaste. Może przesadziłem, ale takie są. Kongo, taka fontanna, tak wygląda. Klasa 2 od Jorge. Mam teraz te zapałki takie, co niby się o wszystko odpalają. Zobaczymy na odcinku tych testów petard, czy to jest rzeczywiście prawda. Tak się prezentują. Oczywiście od Grom Zbika, hurtowni fajerwerków. 3 jeszcze bączki od Osy. Jeden mi się gdzieś tam zgubił, ale mam. Mi się tutaj tam zgubił. I tutaj mam na razie 2. To są bączki od Osy, od Komety. Mam jeszcze petardę Magnum. Nie wiem, czy to tak dobrze widać jak tu, ale to widać. I to jest najśmieszniejsze, że diabełki. Wyrób przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Nie, to jest nieogarnięte. Tu mam FP trójki po prostu w innym papierku. O, widzicie? Nie. Tutaj mam jeszcze cyrkoblizy 4. Tutaj tylko 2 wyciągałem, ale co tam? Małe FP truje. Karabinek. Petardy trójkątne. Petarda taka, jakaś piłeczka taka, jakaś
No tutaj mam cztery takie kulki luzem. Nie, mam więcej kulek luzem. Dużo mam tutaj kulek luzem. Najwięcej to mam białych. I tam rozdawali je gratisy i to na przykład wszystko to dostałem na przykład w gratisie bez paczki, więc nie wiem, jaką to ma nazwę. Jeszcze tutaj mam smoke, fontan yellow, czyli żółty, efekt będzie jakiś. Jeszcze mam kilka tutaj piłek. Miałem taki, kupiłem takie cztery małe, 50 groszy, triplexa, takie małe. Za 50 groszy opłaca się naprawdę, 50 groszy. Takie dwie małe kamikaze. Kolejny Thunder Color, o. To też dostałem w grę. Cisie tutaj, petardy trójkątne nie są chyba za bardzo znane, ale nie wiem, czy są znane, czy nie. Kolejne, Super Cerkoblis, ten FP3 w innym papierku, petarda trójkątna, małe FP3, Super Cerkoblis kolejny, kolejna biała kulka dymna i kolejny petarda trójkątna. I kolejny Thunder Color, jeszcze osa ta trzecia. Magnum petarda i kolejna kulka trzaskająca. Jeżeli wy chcecie więcej unboxingów i testów petard, nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować mojego kanału. Jeżeli dobijecie do, no na razie tak do 6 czy do 7 lajków albo mniej, no to zrobię odcinek, chyba że się rozmyślę i po prostu zrobię bezinteresownie. Dani, was żegnam, mordy, elo.